studenci łódzkich uczelni rozpoczęli swoje święto z przytupem. Po 5 latach przerwy na ulicę Piotrkowską wrócił bowiem juwenaliowy pochód. Niektórzy przygotowany dystans postanowili przebyć pieszo, tanecznym krokiem. Inni natomiast skorzystali z wyjątkowych środków transportu, w iście cesarskim stylu. Lektyka i przebranie są z nawiązaniem do naszych tegorocznych juwenaliów, czyli rzymskie juwenalia. I dlatego właśnie mamy lektykę i strój cesarzowej. Pojazd ogólnie został skonstruowany z uwagi na to, że juwenalia są w stylistyce starożytnego Rzymu. Rzym nam się kojarzy oczywiście ze Spartanami oraz łodźmi bojowymi. Dlatego taką łódź bojową skonstruowaliśmy razem wspólnymi siłami jako samorząd studencki. Zajęło to naprawdę masę czasu, mamy wspaniałe wyposażenie tego, co wyposażyliśmy łódź w hamulce, jak i napęd wioślarski. Będzie przeznaczone do tego 6 osób lub 5 łącznie z kierowcą. Łódź osiąga naprawdę bardzo fajną prędkość, wygląda jeszcze lepiej i mam nadzieję, że sprawdzi się na tym pochodzie. No, planujemy do samego końca zajechać i jeszcze dalej. Natomiast no, sama budowa troszeczkę czasu zajęła. Spędziliśmy nad nim 2 dni. I 3. No i 2 dni i 1 noc. O, że tak powiem, tak. 2 pełne dni i 1 noc. I choć nie obyło się też bez drobnych awarii, to tego dnia liczyła się jednak tylko dobra zabawa. Nasze juwenalia są w 100% zorganizowane przez studentów i są one dla studentów. Najfajniej jest brać udział w jak największej ilości zorganizowanych przez nas wydarzeń, bo naprawdę masę pracy włożyliśmy w przygotowanie ich i według mnie są naprawdę super i naprawdę wiele rzeczy można tam zrobić i spędzić naprawdę fajnie czas ze znajomymi. Zawsze coś montujemy wspólnie, czy to jakiś pojazd, czy to montujemy jakąś tam scenkę tą juwenaliową. No i dużo pracy, a potem zbieramy owoce. Cieszymy się wspólnie, siedzimy razem i imprezujemy. Cieszymy się z bycia studentem, o! Na koniec juwenaliowego pochodu władze miasta, zgodnie z tradycją, oddały Łódź Akademicką w ręce studentów. Klucze do miasta Łodzi uznaję za przekazane. Drodzy studenci, nam nie pozostaje zatem nic innego, jak dołączyć się do rektorskich życzeń. Bawcie się tak, jak tylko możecie najlepiej. Życzymy Wam cudownej zabawy, wspaniałych imprez juwenaliowych. My wszyscy jak tu stoimy, i postaramy się bawić razem z Wami. A więc za łódzkie juwenalia!